Zapraszamy do wysłuchania podatkowego podsumowania tygodnia przygotowanego przez KPMG w Polsce. Podsumowanie to cykliczna publikacja, której zadaniem jest informowanie o zmianach w przepisach oraz zagadnieniach podatkowych mających istotne znaczenie dla przedsiębiorców. Dzień dobry Państwu, jest 1 grudnia 2014 roku. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka podatkowego podsumowania tygodnia. 14 listopada 2014 roku Ministerstwo Finansów ogłosiło nową wersję projektu nowelizacji ustawy o VAT, reverse charge na wyroby elektroniczne, uwzględniającą zakończone konsultacje społeczne. Zgodnie z nowym brzmieniem projektu, w przypadku dostaw wyrobów elektronicznych, to jest telefonów komórkowych, w tym smartfonów, komputerów przenośnych, laptopy, notebooki, tablety oraz konsol do gier wideo, mechanizm odwrotnego obciążenia znajdzie zastosowanie w przypadku, gdy wartość jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary bez kwoty podatku przekracza kwotę 20 tysięcy złotych. To jedna z kluczowych zmian, jakie pojawiają się w nowej wersji projektu. W dzisiejszym odcinku Tomasz Grunwald, partner i szef zespołu do spraw VAT w KPMG w Polsce, przedstawi Państwu, jakie ryzyka niesie za sobą wprowadzenie odwróconego VAT na elektronikę i jak luki w projekcie mogą wpłynąć na handel artykułami elektronicznymi. Na czym polega luka w nowej wersji projektu nowelizacji ustawy odwróconego VAT na elektronikę? Nowy projekt zawiera nieco odmienne od dotychczas planowanych rozwiązania w zakresie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku dostaw wyrobów elektronicznych. Kluczowa zmiana zakłada, że obowiązany do naliczenia VAT ma być nabywca towaru, ale wyjątkiem mają być tzw. jednolite gospodarcze transakcje, których wartość nie przekracza 20 tysięcy złotych. Jednolite gospodarcze transakcje, czyli jakie? Za jednolitą gospodarczą transakcję będzie uznawana dostawa wiążąca się z realizacją jednej umowy, również wówczas, gdy w ramach tej umowy występuje kilka lub więcej zleceń lub wystawianych jest kilka lub więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Do oceny, czy jednolita gospodarcza transakcja przekracza kwotę 20 tysięcy złotych, istotne będą warunki umowy, w szczególności dane dotyczące wielkości składanego zamówienia lub zawieranego kontraktu. Ministerstwo zaznaczyło w uzasadnieniu do nowelizacji, że ustanowienie limitu 20 tysięcy złotych dla transakcji ma na celu ułatwienie podatnikom stosowania tego limitu poprzez powiązanie go z transakcją zamiast na przykład z limitem dziennym. Czy wprowadzone do projektu modyfikacje rozwiązują problem ryzyka nadużyć w rozliczaniu podatku VAT od obrotu tymi wyrobami? Wprowadzone do projektu nowelizacji modyfikacje w stosunku do jego pierwotnej wersji z 7 listopada w zakresie progu oraz okoliczności skutkujących obowiązkiem stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w przypadku dostaw wyrobów elektronicznych z jednej strony zapewne skutecznie ograniczą ryzyko oszustw podatkowych, ale na poziomie handlu hurtowego, jednak z drugiej strony stworzą całkowicie nowe ryzyko nadużyć na poziomie handlu detalicznego. Tym bardziej, że projekt w dalszym ciągu nie uwzględnia kilku wątpliwych zagadnień. O jakie zagadnienia chodzi? Wiele wątpliwości budzi na przykład kwestia weryfikacji klienta, czyli określenia, czy na potrzeby danej transakcji występuje on jako podatnik VAT, ewentualnie w imieniu tego podatnika. Proponowana przez Ministerstwo weryfikacja online statusu podmiotu dokonującego transakcji nie rozwiązuje problemu ewentualnego podszywania się pod podatnika. Kolejna sprawa to sam sposób korekty sprzedaży pierwotnie zarejestrowanej na kasie fiskalnej, w sytuacji gdy w późniejszym okresie klient zażąda wystawienia faktury VAT. Co istotne, Ministerstwo zmieniło również planowany termin wejścia w życie nowelizacji ustawy o VAT. Zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2015 roku, a nie jak wcześniej zakładano już od stycznia 2015 roku. Jak luki w projekcie mogą wpłynąć na handel artykułami elektronicznymi? Wprowadzenie w życie planowanych rozwiązań z dużym prawdopodobieństwem może doprowadzić do rozszczelnienia systemu podatkowego na poziomie handlu detalicznego z uwagi na istotne ryzyko wykorzystania zakładanych rozwiązań do działań oszukańczych mających na celu uniknięcie zapłaty podatku VAT. Proponowane w obecnym kształcie środki powinny skutecznie zmniejszyć ryzyko wyłudzeń podatku VAT na etapie handlu hurtowego, czyli na etapie, gdzie oszustwa w rzeczywistości zostały zidentyfikowane. Całkowicie zasadne jest więc wprowadzenie mechanizmu odwróconego obciążenia dla podmiotów takich jak producenci, handlowcy czy dystrybutorzy. Natomiast wprowadzenie proponowanych rozwiązań na poziomie handlu detalicznego może narazić Skarb Państwa na znaczne straty podatkowe z uwagi na ryzyko wykorzystania mechanizmu odwróconego obciążenia przez nieuczciwe podmioty do działań o charakterze oszukańczym. Dlatego w naszej ocenie do planowanych rozwiązań niezbędne są wciąż modyfikacje Ministerstwa Finansów.
Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego podatkowego podsumowania tygodnia. Wszystkie podcasty z cyklu dostępne są na stronie kpmg.pl.